Kochani, ja mam na imię Dorota, to jest oczywiście mój kanał Dorota's Freaks, a ja dzisiaj przychodzę do Was jako barokowa świnka, a wszystko po to, żeby zobrazować kolejny grzech na mojej liście 7 grzechów głównych, a mianowicie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Wiem, że to taki stereotyp, że świnki, taki obżar tuszki, więc skojarzenie jest dosyć proste. Ale właśnie chodził mi po głowie taki pomysł, żeby ten grzech zobrazować już nie tak poważnie jak te wszystkie poprzednie, tylko właśnie z takim przymrużeniem oka trochę na wesoło. To nie zmienia faktu, że grzech obżarstwa to bardzo poważna sprawa. A ponieważ zbliżają się święta, to chyba będziemy o nim szczególnie pamiętać i ku przestrodze pamiętajcie o tej śwince. A tak poważnie, to ja pomysł na świnkę jako symbol obżarstwa wzięłam oczywiście z średniowiecznych obrazów i rycin, na których to właśnie symbolem, uosobieniem tego grzechu była świnka. Kto by pomyślał? A no i jeszcze właściwie czemu osadziłam to moją świnkę w baroku? Oczywiście dlatego, że z wszystkich epok historycznych chyba ta najbardziej, szczególnie taki barok francuski Marii Antoniny, kojarzy się właśnie z nieumiarkowaniem. Więc mojej świnki nie wyobrażałam sobie w żadnym innym anturażu, tylko właśnie barokowy. A jeśli chcecie się dowiedzieć, jak wykonać na przykład taki nos, albo każdy inny element odlany z masy żelatynowej, to zapraszam Was do opisu, tam podlinkuję Wam film, w którym wyjaśniam co i jak. Dobra kochani, ja już przestaję gadać, bo ciężko mi się z tym noskiem oddycha, ale Wy zobaczcie, jak wykonałam całą tę charakteryzację. Koniec! No i jak myślicie, od czego zacznę? Oczywiście zacznę od przyklejenia ryjka. W skrócie wykonałam go tak, że najpierw wyrzeźbiłam na moim odlewie twarzy taki ryjek, następnie zrobiłam negatyw gipsowy, w nim odlałam z masy żelatynowej taki oto ryjek, on idealnie pasuje na mój nos, więc go sobie przykładam do twarzy, obrysowuję, żeby wiedzieć mniej więcej, gdzie posmarować klejem. Smaruję klejem Prozeit, czekam aż podeschnie troszeczkę, nakładam drugą warstwę i na tak przygotowaną skórę przyklejam ryjek. Bardzo dobrze go dociskam, szczególnie skupiając się na brzegach. Dodatkowo jeszcze brzegi wygładzam tym samym klejem, właśnie Prozeidem, żeby wyrównać to łączenie. Żeby dobrze ryjek wtopić kolorystycznie, najpierw muszę wyrównać ten kolor między nim a skórą, więc używam zabarwionego tak bardziej na różowo korektora. Ten odcień pozwoli zniwelować chłodny odcień ryjka i bardziej go dopasować do mojej skóry. Był to korektor taki kremowy, więc go teraz delikatnie pudruję, żeby kiedy będę nakładać podkład, nie wymieszał mi się za bardzo. A jeśli chodzi o podkład, to sięgam taki, który jest kilka tonów jaśniejszy od mojej skóry, ale i tak wydaje mi się, że mógłby być jeszcze jaśniejszy. Następnie oczywiście na policzki nakładam solidną porcję różu, jak to bywało w baroku. Różem również opruszam skronie i ryjek. Następnym krokiem będzie zrobienie bardzo wielu kolorowych piegów. Nie jest to może element taki typowo barokowy, natomiast wydaje mi się, że fajnie postać ożywia i po prostu bardzo do niej pasuje. Moje piegi będą niebieskie w dwóch odcieniach, takim jasnym błękitnym i ciemniejszym chabrowym i wykonuję je wodnymi farbami i cienkim pędzelkiem. Tym samym pędzelkiem, takim cieniutkim, syntetycznym, dokładnie tym samym, po prostu umyłam go, i nałożyłam farbę w odcieniu, no właśnie, jaki to jest odcień? Fioletowy? A jest to fuksja. Tak, nazwijmy to, że jest to odcień fuksjowy i tym właśnie odcieniem rysuję sobie brwi. Rysuję pojedyncze włoski tak, żeby całość tworzyła ładny kształt, ale jednak, żeby były to takie brwi raczej dzikie i wolno rosnące. Podłóg brwiowy obficie kładę brokat, właściwie nie jest to brokat, a taki grubo mielony pyłek. Ma piękny, srebrzysto-biały odcień i jest z glazela, a kładę go
na klej do pigmentu z NYXa. Następnie podkreślam oko. W pierwszej kolejności sięgam po chłodny odcień różu, ponieważ on właśnie mi najbardziej do tego celu pasował. Następnie sięgam po znacznie już głębszy i bardziej napigmentowany odcień właśnie takiego bordo. Jest to cień z paletki Kobo, tej stworzonej we współpracy z Danielem Sobieśniewskim. Ten makijaż oka, jak widzicie, nie jest jakiś wyrafinowany i bardzo dopracowany. Jest to bardziej po prostu taka plama barwna. Jak widzieliście, z tej samej paletki sięgnęłam jeszcze po odcień chabrowy i umieszczam go już w samym zewnętrznym kąciku, a z kolei wewnętrzny kącik i dosyć sporą też część powieki traktuję tym samym brokatem, który był pod łukiem brwiowym. Skorzystam z okazji, że jeszcze nie mam pomalowanych rzęs i założę soczewki. Wszystko po to, żeby nadać postaci taki trochę bardziej odrealniony, zwierzęcy wygląd. A wcześniej wspomniane rzęsy pomaluję na biało. Do tego celu użyję farby tłustej i grzebyczka. I tak naprawdę nie wiem do końca, czemu zdecydowałam się akurat na białe brwi, ale jakoś tak mi pasowały i będę bronić tego wyboru, bo uważam, że wygląda to super, ale nie ma szczególnego powodu ku temu. Na ustach wylądowała pomadka w również takim fuksjowym odcieniu, ale stwierdziłam, że jest jednak za chłodny i dodałam soczystej czerwieni. Teraz uważam, że jest w punkt. Kąciki i krawędzie tej szminki jeszcze rozcieram cieniem do powiek, żeby było to bardziej takie właśnie niechlujne i rozmyte. Ostatnim elementem będzie jeszcze, a raczej będą jeszcze, muchy. Ja je namaluję, ale w baroku przyklejano sobie takie, oczywiście do ozdoby, ale również dlatego, żeby zamaskować różne znamiona i blizny. I to by było na tyle, kochani. Dajcie znać koniecznie, jak spodobała Wam się taka interpretacja grzechu nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. I oczywiście napiszcie, na jaki grzech czekacie jako następny. Bo zostały nam, kochani, jeszcze pycha, zazdrość i gniew. No to do zobaczenia i buźka. No, no, no.